Kongres Przyszłości, jest ze mną radna Marta Kamińska. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani radna, no, na Kongresie Przyszłości wypada rozmawiać o przyszłości. Olsztyn w ciągu ostatnich lat się rozwinął, zbudowana została nowa linia tramwajowa, wyremontowana została hala Urania, ale to tylko część osiągnięć poprzedniej kadencji Rady Miasta i Prezydenta. Co zrobić, aby Olsztyn dalej się rozwijał? Może zacznę od tego, że nie wymienił pan redaktor moim zdaniem jeszcze ważniejszej inwestycji, jaką była budowa ekociepłowni. Zdecydowanie. Bo uważam, że to będzie miało największy wpływ jednak na mieszkańców naszego miasta, w ogóle naszego regionu, pozwalając z jednej strony uniezależnić się od węgla, z drugiej strony na obniżenie stawek opłat, już to pozwoliło na obniżenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z drugiej strony to prawda, że potrzebny jest dalszy rozwój Olsztyna. Jedną z bardzo ważnych rzeczy, bardzo ważnych inwestycji jest moim zdaniem stworzenie z jednej strony trzeciego dojścia na Zatorze przez tory kolejowe, z drugiej strony połączenia południowych dzielnic z ulicą Warszawską. I oczywiście też inwestycja, która myślę, że w następnej kadencji ma bardzo duże szanse na zrealizowanie, czyli budowa Nowobałtyckiej. To są wszystkie ważne inwestycje, natomiast warto też pamiętać, że poza tymi dużymi inwestycjami potrzebujemy też tych takich inwestycji, powiedzmy, mniejszego kalibru. Remont chodników, remont uliczek osiedlowych. Jest to pewna rzecz, która została niestety zaniedbana trochę w ferworze tych wielkich inwestycji, a która jednak bardzo wpływa też na komfort życia, jakość życia mieszkańców. No właśnie, jeden z moich rozmówców stwierdził wprost, że ta kampania wyborcza, która trwa teraz, to jest kampania chodnikowa. Każdy obieca remonty chodników, dróg osiedlowych, małych inwestycji lokalnych. Czy właśnie ta następna kadencja Rady Miasta powinna upłynąć pod znakiem inwestycji w osiedla właśnie? Myślę, że tak. Głównie dlatego, że kiedy ja się spotykam z mieszkańcami różnych osiedli, to pierwszą rzeczą, o której zawsze słyszę, to jest albo chodnik, albo uliczka. I myślę, że to jest to, czego mieszkańcom brakuje, że jakby oni doceniają i widzą te duże inwestycje, natomiast też zauważają, że w tym takim najbliższym ich otoczeniu, w tym takim właśnie otoczeniu osiedlowym, brakuje tego.